zostawiacie łapkę w górę. I subskrybujcie nasz kanał. Jak Polska się w Kinderlandzie podoba? Super, proszę. Co ci dałam? Chyba najfajniejszy Kinderland, na jakim byliśmy. Sekcja maluszka. Fajne. Klocki. Różnego rodzaju gadżety. Liczydła. Mówimy. Kuchenka. Zamek. I piłeczki. Tu już Dosia w swoim żywiole. Thank you.
Lecimy! Lecimy, widzowie! Tak, lecimy właśnie. Tędy. Dzięki. Tak dobry. Na końcu tak dobry. Dobrze, jak się boicie tędy chodzić, to nie idźcie. Mam lepszy pomysł, jak tędy iść. Tutaj jest zjeżdżalnia żółtej. Wiecie po prostu. Nie wiem, to za chwilę. Jak się boicie tędy więcej zjechać, to nią nie jedźcie. O, widzicie? No nią nie jedźcie. Tam rzucam, to jest jakiś łatwy sposób, czyli tędy. Widzę, że jest niebieskie dzieci. Chyba tak jakoś to się nazywa. To nie mówię ci. Oni mówią, że coś. O, widzicie? Tędy można zawsze przejść. Tam na tej dłużej? O tam ci chodzi? O tędy idź. O tędy. O tędy tu. I później przechodzisz sobie tam tędy do mnie. Idziesz okay. Do mnie? Okej. Przez tą siatkę, chodź. O tu, o. Ale ty pierwszy. Ale nie wpadniesz, chodź. No dobra. Idziemy, zobaczymy. Dla starszych dzieci troszkę. Strefa. Cześć, Aluszko. A tu mamy trampolinki. I później zjazd. 17 euro dla rodziny. My jesteśmy z dwójką dzieci. 3 latka i 7. Szczerze niedrogo. Bardzo blisko od Zakopanego. Od Kościeliska. Bardzo dobra pizza. Bardzo dobre frytki, napoje, drinki, piwko, tam niedrogie. Pokażę wam później. Pianki. Tam pianki. Tu będzie dziewczynka próbowała. Najpierw pan, hop. A teraz ja! Świetna zabawa dla całej rodziny. Duży basen piłkowy, dodatkowo płatny. Co
W grupie przychodząc to chyba fajna sprawa. A to mamy kartę. Wszystko jasne. Wiadomo, wszystko po słowacku, no ale z Google idzie przetłumaczyć. No przykładem na przykład mamy pizza, szynka i czosnek. Niecałe 6 euro. Desery, napoje, lemoniady, napoje bezalkoholowe, alkohole, drineczki, no i piwko. Wino. I jakieś dodatki. Tak. O, tutaj zamówiliśmy sobie dwie pizze. Dwie pizze rosół i fryteczki. 16 euro. Przyjdzie, to pokażemy, jak to wygląda. Nie chce? A tu jest talerzyk frytek. Nie zdążyłem nagrać pizzy, bo... Znikła. Każdy głodny. Ale te przepyszne. O. Rosół tak samo. No. Wie. O, jakbyście się chcieli wybrać, to tu jest wejście do Kinderlandu na pierwsze piętro. Akurat jesteśmy przy stacji ładującej elektryki. Natomiast jedyny jeszcze parking, gdzie można stanąć i nic nam nie zrobią, to jest po drugiej stronie ulicy. Wjeżdżamy tutaj, o, i tu jest tylko Kinderland. Parkowisko. Ale niestety bardzo mało i często nie ma miejsca. Tam akurat się udało, jak i w ubiegłym roku, stoimy przy samym głównym wejściu do Kinderlandu. Wracamy do kościeliska. Hej!